Właśnie przyjechała dostawa. O Kado, pomożesz nam? Oj, chodź mam. Brawo, zobacz jaki jest silny. On tak, sam przyciągnął stamtąd. Tutaj. Pudzianowski. Pudzianowski staje. O, no chodź, mama pomoże. O tak, super. Ale jak się cieszy tak bardzo, jak dostawa przychodzi, jakby to był, nie wiem co. Ale zapomnieliśmy się przywitać. Dzień dobry. Chcę wam pokazać może szybko, bo wiem, że lubicie, że kupiłam też. Bo były bardzo dobre cenie. Jak zwykle. Ja zazwyczaj zamawiam subskrypcję, ale kupiłam pieluszki Kittenkin i teraz wybrałam sobie wzorek Misia. To chyba powinna być panda, jeśli się nie mylę. No, panda. Ale chyba tygryski albo liski to są nasze ulubione. Kiedyś wam mówiłam o tych pieluchach i cały czas ich używamy, tak jak zresztą tutaj widać. I Water Wipes to też jest nasza niezawodne coś. I teraz też jest wszędzie promocja na Water Wipes. Wiem, że w Polsce też je macie teraz. Najlepsze jakie są. My używamy ich od kilku lat, od tej pory, kiedy się James urodził. I Water Wipes, wiem, że jedna z was mi napisała, może znaleźć podobno w... Patrzcie, za funta. To w ogóle jest super cena, bo zazwyczaj kosztują około 3 funtów. A tutaj kupiłam rzeczy. Gavin, can I make one complaint, official complaint to you? Mm-hmm. Unfortunately, in the camera, the colors are very orange when you're using the fake light. It's not the fake light, it's the... No, yesterday when I recorded myself, I was orange. Never mind. Kupiłam pork shoulder, żeby zrobić właśnie w moim wolnowarze. I z tego będzie pulled pork. Kiedyś wam też robiłam film na urodziny Jamesa, pierwsze, jak to zrobić, to właśnie zrobimy coś takiego. Takie słodycze, to nie są słodycze, to są takie, Boże, jak to się nazywa, filiozowane owoce. To jest akurat o smaku porzeczki i jabłka, a gdzieś tam mam jeszcze inne. Pomidory, myślałam, że inne kupowałam, byłam przekonana, że inne kupowałam. Tych nie za bardzo lubię, no ale niech będą. Kurczak, mozzarella, ogórek, jogurty. Już nie pamiętam, wiecie, bo zamówienie robiłam wieki temu i dopiero teraz przyszło. Cukier, pizzę małą taką Jamesowi, zawsze coś tam dokładam do tego. Hummus oczywiście musi być. Chusteczki takie mokre, mleko, gnioki. Co tutaj jeszcze kupiłam? Tuńczyk. Inne zamówiłam, słuchajcie, tabletki, nigdy nie miałam Fairy, spróbujemy jak się sprawdzają Fairy. Banany, tylko trochę zielone. Bułeczki brioche do właśnie burgerów. Słucham, co by Alek chciał? Chcesz banana? Ama, chcesz? Dobrze, mamusia zaraz da ama. Mleko i kupiłam, nie ma, myślałam, że też zamówiłam swoje mleko, ale chyba nie. I kupiłam też taki spray, podobno, którym właśnie dezynfekuje się bardzo dobrze rzeczy i nie trzeba później wycierać. I to wszystko, słuchajcie. Ja się zbieram za kompanię, za rozpakowywanie tego i zapraszam was na dalszą część filmu. Wczoraj wieczorem jeszcze przyszedł kurier i przyniósł paczkę mi z zapasami Biofitiny Toskany. Mój ulubiony dwufazowy płyn do makijażu, który mi się skończył i bardzo mi go brakowało. Naprawdę jest niesamowity. A wczoraj wam mówiłam o tym, że mi go brakowało. Chciałam wypróbować nowość i to jest krem odbudowywujący zniszczone włosy. Jest to taka odżywka bez spłukiwania, którą się zostawia przed stylizacją. Szampon, o którym wam mówiłam w pielęgnacji włosowej tej firmy Hydrolat. I na próbę chciałam sobie zobaczyć dwa sera. Jednego wczoraj już użyłam i to jest takie serum, które ma pomagać w walce z niedoskonałościami. Moja skóra jest w dobrej kondycji, jeżeli chodzi o nawilżenie, o, wiecie, miękkość i napięcie, ale niestety mam cały czas jakieś takie dziwne podskórne wypryski i mi się wydaje, że to jest poniekąd też na pewno zasługa hormonów, bo nadal karmię piersią, nadal się tam kilka rzeczy się nie zmieniło, jeszcze po ciąży, a już minęło półtora roku prawie i wydaje mi się, że kiedy odstawiłabym może Aleksandra od piersi kompletnie, to by to się zmieniło, ale to też kilka miesięcy zajmuje później, także może to z tego jest spowodowane, nie mam pojęcia dlaczego. I tutaj mam jeszcze jedno serum. To już jest oczyszczające, przepraszam, pomyliłam się, to jest oczyszczające.
To którego ja używam? A to jest z antyoksydantami. Też zawsze spoko, zawsze się przydadzą. I one są, to jest bardzo leciutkie, którego wczoraj próbowałam. I świetnie się będzie sprawdzać też pod jakieś kremy, także mi się wydaje, że nie będę miała też problemu żadnego, żeby stosować je w ciągu dnia. Już jesteśmy w pociągu i mamy gości. Znaczy gości. Mamy towarzystwo, nie gości. Ty chcesz próbki już? Ojej. My z Anią jesteśmy fanami Baby Zen Jojo, a tam zobaczcie, jakiś jeszcze inny wózek jest, który jest miniaturowy też po złożeniu. Nie wiem, jaka to marka, zrobię wam zbliżenie. Ha? Nie. Might not be comfortable as ours. You never know. Alek jest troszeczkę w szoku i zdziwiony jest, chociaż to też jest jego godzina spania, także miejmy nadzieję, że pójdzie spać zaraz. Też on uwielbia pociągi, a ten już się rozebrał. Dzień dobry. Hello. Ani, co myślisz o naszej szalonej podróży tutaj? Podróż była okej, ale właśnie. Są takie tłumy na South Kensington. Chyba przypomnijmy, dzisiaj... czyj pomysł był, żeby przyjść do muzeum w czasie ferii? Let's blame Gavin. To be honest, Gavin didn't meant to be with us, but... On tak coś zmienia? No. Do you want to just come on and watch it? No. Was I not meant to be here? No. Okay, so I remember 2 days ago when I mentioned, oh Gavin, it would be nice if during the half term I will have some time to myself, like I could do shopping. Yes, and I said it would be nice if you would have the day off to yourself, because Gav took some time off during the half term to look after kids. And today meant to be my day with kids and your day off. Oh, so wait, I know where this is going already. No, because you said, oh, I will come because we're careful. Okay. And so basically... So basically you're going to have a day off without the kids. Maybe tomorrow. Yes. I can see where this is going. I'm being set up here basically. I'm going to the bar, so see you later. But I have to say I'm really happy that you're set up. Happy Valentine's, everybody. It's really a struggle otherwise. And so what am I doing here? No, you are coming with us, you know, we're going to enjoy and have a good time. Thank you for holding the camera. Muzeum, to jest Muzeum Historii Naturalnej, do którego zawsze są kolejki kilometrowe, a my idziemy do Science Museum, do Muzeum Nauki, które jest troszeczkę dalej i tam jest zazwyczaj ciszej, spokojniej. Ale mają super plac zabaw, zresztą już kiedyś was zabierałam tam. Ej, ja proponuję... Słucham? Dzień dobry widzowie. Ja proponuję, żebyśmy poszli rzeczywiście najpierw do piwnicy, ponieważ z tego co wiem, Alek i Filip mogą niedługo iść spać. Tak. Dobry pomysł. A później ewentualnie jak zasną, to tak. Możemy jeszcze dla Jamesa trochę pochodzić. Okej, okay, dobra. Gdzie my idziemy teraz? Oh, wow! Spaceships and rockets! A tutaj? Alek zabiera się za miłość. Walentynki. Tak, no właśnie. Co tutaj widać w tym lustrze? Jak mama wygląda? Długa jakaś. Spróbuj jeszcze raz. Brawo! Super, co? Jeszcze raz.
znalazłam naszą flagę. Zatrzymałyśmy się na wystawie Anthropology i zobaczcie, jakie mają piękną roślinkę, którą też bym chciała. I tam jest deska do krojenia, którą też bym chciała. Hey, do you think this is real plant? I love it! Or it's fake? It's real. I need to find out what's the name. Let's go inside, yes, let's go. Naszliśmy do Anthropology i zapytała pani, skąd są te roślinki, bo są przepiękne. Powiedziała mi, że... okej. Okay. Powiedziała mi, że kupili je może z tydzień temu, nie wszystkie, ale część, na takim markecie specjalnym dla... Pisze, kupuje kwiatki. Gavin, where is this market? It's not Covent Garden, it's Covent Garden Market. It's near Battersea Power Station. Tak, ja już wiem, co bym chciała od męża na walentynki. That's my... Ta jedna roślina była po prostu przepiękna i ja już wiem, gdzie mogłaby wisieć. A, is it here or it's still far, far away? Prosto. Okej, okay, Aluś już wstał. Pada deszcz. A my dalej szukamy tego miejsca. Ale wiecie, że z tego miejsca, z którego spotkałyśmy się z Anią, nie mogłybyśmy i tak dojechać ani autobusem, ani metrem, bo tutaj po prostu najszybciej okazało się właśnie iść piechotą. Dlatego się zdecydowaliśmy na tę opcję. Ale już niedługo. Już niedługo. Ale pani była przesympatyczna w sklepie, muszę wam powiedzieć. Mówiłam już, że to jeden z moich ulubionych sklepów. I chcę kupić sobie też deskę do krojenia, która jest zrobiona z agatu. Przepiękna jest, ale cena. I nie wiem, czy tak naprawdę to jest deska do krojenia, czy to tylko ozdoba. Jeżeli macie, to dajcie mi znać. Okej, okay. Gdzieś nigdy nie byłam w mniejszej windzie. Zobaczcie. To ciężko zobaczyć, ale ja tu stoję i wózek i nic więcej się nie mieści. Look at the size of this lift. Co to jest? So lucky Alex always gets a seat, hey? Doesn't know how busy it is. Do you? Hey. What's it say, James? Can you read it? Can you sound it out? What's the first word? Place. Well done. Well done. Next one. Mężowi zrobiłam na walentynki burgery z serem halloumi, nasze ulubione. Think this is one of our favorite dinner ever. I Aleksander zjadł połowę, a im chłopcom zrobiłam... I know. I made them fish fingers, but they prefer our food. Like... Właśnie. Chłopaki rozmawiają ze swoją ciosą czuteczną. A tu w szafie mnie coś, widzicie, jak ładnie powiesiłam swój sweter i wstaję. Żyjesz, Gugulaś? Wstawaj! Wstawaj, bądź twardy. Trzeba być twardym, nie miętkim. Wstawaj! Wstawaj! Zmęczony już jesteś? No. Dziamory, zajmij się swoim bratem. Oni są na tej opcji, że wiecie, na Skype rozmawiają i mogą zmienić twarze. I oczywiście robią jakieś dziwne. Jak pójdą spać chłopcy, to może do was się dadzą na chwilę, zanim spędzę romantyczny wieczór z mężem. Jeśli jest okej? Jeśli jest okej?